Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym, jak dobrze pamiętam, chyba 15 odcinku z cyklu Let's Play po polsku, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Dzisiaj zapraszam Was na czwartą i jak dobrze pamiętam, chyba zarazem ostatnią misję od Martiego Chongsa, właściciela delikatesy pod psem, czyli Bitchin' Dog Food Factory. No to co, stajemy przed telefonem i idziemy, po co tracić czas. Dzisiejsza misja nosi kryptonim Her Lover. Kochanek, coś takiego. No dobra. Czyli tak jak ostatnie trzy misje przebiegły, ta również przebiegnie podobnie. Z jedną małą różnicą, którą zobaczycie pod koniec. Także idziemy po samochód. Tym razem to Stallion, szary. Dobra, i jedzie. Kawałek musimy pojechać, żeby go zabrać. Mam nadzieję tylko, że samochody nie zniszczą. Wow, ale driftcia. Ale mi nie wyszedł. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. O, widzę już go. Tego gościa, kochanka. Żony Martiego Chongsa. No i dobra. To wracamy z powrotem do fabryki. Dobra, dojeżdżamy pod fabrykę. Jak się tylko te drzwi otworzą. I widzimy Martiego Chongsa we własnej osobie. Time to get your money, but if you just step into my office, it's far too late for that, Marty. You had your chance, but now I'm taking over. Yep. Oh, mały was, a nas nie zastrzelił. No to zarobiliśmy 4000. Ja go sobie rozjadę, bo ma fajną broń. Także delikatesy pod psem nie będą miały żadnego właściciela. Ten gościu był wąsaty, ten na którego przed chwilą spojrzałem. Dobra, mamy trochę broni. I to by było chyba, moi kochani, tak sądzę, na tyle. Zapraszam Was niebawem na kolejne misje. Tym razem zamierzam wykonać zadania od gangu Diablo, z którego właścicielem jest El Burro. Także, o, i przy okazji powiem Wam ciekawostkę, że w przyszłym odcinku będziecie mieli okazję zobaczyć mod, o którym Wam wcześniej wspomniałem, czyli Lamborghini Murcielago. Dobra, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie 15 odcinka i zapraszam Was na kolejne, które miejmy nadzieję ukażą się już niebawem. Także do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia, kochani. Cześć!